Proszę Państwa, jesteśmy w Galerii Sztuki Współczesnej Oranżeria. Niektórzy z Państwa być może są tutaj po raz pierwszy, a zatem dwa słowa na temat tego miejsca. Otóż w 2002 roku powstała Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria pod opieką artystyczną, patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni i zobowiązani tej wspaniałej uczelni. Do 2002 roku tutaj w tym pomieszczeniu był magazyn. Nic się nie działo, były puste ściany. Okazało się, że można jednak coś stworzyć i można stworzyć miejsce, które ma swój charakter, swoją już, myślę, renomę, ponieważ ta wystawa, którą dzisiaj będziemy otwierać, jest już 82. wystawą. Kierownikiem artystycznym naszej galerii jest pan profesor Stanisław Wieczorek. Dzięki właśnie panu profesorowi Stanisławowi Wieczorkowi udało się namówić pana profesora Romana Pietrzaka do tego, aby swoją tutaj wystawę rzeźb i rysunków pokazał. Muszę przyznać, że rzeźby rzadko goszczą w naszej galerii. Nie jest to częste, abyśmy mogli oglądać tego rodzaju dzieła. Tym razem się udało. Widzicie Państwo od razu, ci, którzy bywają tu częściej, jak zmienia się ta przestrzeń. Bardzo ona prosi o zagospodarowanie i dzięki takim właśnie takim możliwościom i dzięki dzisiejszemu naszemu autorowi mamy taką okazję być w nieco innej przestrzeni. Nie tylko obrazy na ścianach, ale mamy w przestrzeni rzeźby łączące się z naturalnym otoczeniem, jakim są palmy i rośliny w oranżerii. To jest dodatkowy walor i dodatkowe przeżycie. My się bardzo cieszymy, że to Roman właśnie dzisiaj, Pietrzak, nasz profesor, ale i kolega jest tutaj z nami, jest autorem, bo to taki piękny przykład takiej polskiej kariery rzeźbiarskiej. Można by tak nazwać. Przedziwny szlak rządzi w karierze rzeźbiarzy w Polsce, bo jest ci najzdolniejsi i dla nas tacy specjalni wychowują się na południu. Tam jest kuźnia, chyba jedna z najstarszych szkół artystycznych. Tutaj trwa oczywiście cały czas rywalizacja, która z tych szkół artystycznych jest najstarsza. Niewątpliwie w Zakopanem w ubiegłym roku obchodziliśmy 140. rocznicę powstania idei szkoły, która dzisiaj, którą nazywam szkołą Kenara, a której absolwentem jest Roman. Takie szlaki prowadziły tych młodych ludzi po tej szkole, że przeważnie nie trafiali najłatwiej, czyli do Krakowa na Akademię, tylko trafiali do Warszawy i do Gdańska. Oczywiście można by tutaj przytoczyć dykteryjkę, skąd się to wzięło. To była taki polski kociołek. Niektórzy w Krakowie pytali, no ale przecież wy już jesteście po tej szkole, tej Akademii Kenara, to po co przychodzicie do Akademii Krakowskiej? W związku z tym absolwenci już postanowili nie zaglądać do szkoły Akademii Krakowskiej, tylko szli dalej, na północ. Tym sposobem mamy szczęście, że lądowali u nas. Dlatego dziękujemy, bo ta wystawa na pewno też kosztowała żonę trochę trudu. Również uważając to za bardzo ważny element budowania marki lokalnej, marki powiatu legionowskiego, marki gminy Jabłonna, współpracujemy z Domem Zjazdów i Konferencji, Zespołem Placowo-Parkowym w Jabłonnie. Jest to dla nas powód do ogromnej dumy. Ja chciałem Państwa przeprosić, ale nie jestem specjalnie rozgadany, więc nie bardzo wiem, co powiedzieć. Przede wszystkim bardzo chciałem podziękować Pani Dyrektor i wszystkim osobom, które umożliwiły zrobienie tej wystawy tutaj. To jest taki wybór prac, które one są
nie najświeższe, ale specjalnie je dobrałem pod kątem tej dość trudnej przestrzeni ekspozycyjnej. I właściwie dziękuję, witam, zapraszam do oglądania i to wszystko. Na tych wszystkiego jeszcze mi się nogi częstą po koncercie, który był tak wspaniały, więc trudno mi cokolwiek mówić. Zapraszam do oglądania. W razie pytań jestem do dyspozycji. Większość tych rysunków nigdy nie była nigdzie pokazywana. Jest specjalnie jakby do tej przestrzeni, która jest taka dość szczególna, wydawało mi się, że one mogą tu zafunkcjonować. Najpierw się pojawia idea, a później jaki materiał najlepiej się wpisuje w tą ideę, tego używam. I czasami jest brąz, czasami jest kamień, może być drewno, ale drewno już dawno nie. Chyba myślę o kategoriach przestrzennych, bo nawet na rysunkach widać taką przestrzenność, więc jeżeli chodzi o plastykę, to raczej jestem takim rzeźbiarzem, czy w kategoriach przestrzennych. I też widać, że jestem troszeczkę literatem chyba. Bo to są takie, jest kilka takich prac, które są, traktuję jako takie znaki tego, co robię. To jest ten banan w klatce, tamten palec na nogach, one się tak przewijają. No, taka idea fix. Mówię, że ja traktuję to, co robię, bardzo prywatnie. Twórczość jest bardzo moją prywatną sprawą. Ja sobie mogę pozwolić na to, żeby mówić szczerze, jaki jestem. Nie muszę się... I czasami wynikają takie rzeczy, które... Takie luźne, swobodne jakieś skojarzenia, humoreski niemalże. To w dużych rzeźbach jeszcze bardziej widać. Pojawiła się możliwość zrobienia tej ekspozycji, to ja znałem to miejsce, ale miałem taki pomysł, że wystawię duże, ostatnie swoje prace na zewnątrz tej zieleni. Przyjechałem tutaj, zobaczyłem to i mówię, poszperam w swoich starych pracach, bo być może do tej sytuacji coś się uda dokomponować, prawda? I na tyle, na ile ten, wydaje mi się, że te ciemne brązy z tą zielenią, te rysunki z tą treścią i z tą formą, jaką tutaj są, to nawet ja jestem zadowolony. Wiadomo, że to nawet ja jestem, że zyskały swoje miejsce. Tym bardziej, że one, tak jak mówiłem, nie były nigdzie pokazywane.